Rozdział drugi. Hiop i dolem swojego ludu. Dlaczego Hiop stał się czarną owcą swojej wspólnoty? Na to pytanie nie otrzymujemy żadnej bezpośredniej odpowiedzi. Może to i lepiej. Gdyby autor zbyt wyraźnie zasugerował jakiś określony czynnik albo wspomniał o jakimś incydencie. Przypuszczalnej bezpośredniej przyczynie nieważne jakiej. Uwierzylibyśmy wkrótce, że wiemy i przestalibyśmy o to pytać. W istocie, wiedzielibyśmy mniej niż moglibyśmy się kiedykolwiek dowiedzieć. Nie wyobrażamy sobie jednak, że dialogi zachowują w tej sprawie całkowite milczenia. Pełno w nich informacji, ale trzeba wiedzieć, gdzie ich szukać. W sprawie wyboru Hiobana Kozba ofiarnego, nie należy zwracać się do byle kogo. Przyjaciele, na przykład, nie mówią nic zbyt interesującego. Chcą uczynić Hioba odpowiedzialnym za okrucieństwa, którym został poddany. Sugerują, iż Hioba zgubiło jego własne skomstwo. Możliwe, że okazał się twardy dla swojego ludu, że wykorzystując władzę, wyzyskiwał słabych i ubogich. Hiob uchodzi za cnotliwego, lecz może, podobnie jak Edyp, popełnił niewykrytą zbrodnię. Jeśli nie on, to jego syn albo ktoś inny z jego rodziny. Człowiek skazany głosem ludu chyba nie może być niewinny. Ale Hiob broni się energicznie i w efekcie żadne oskarżenie nie zostaje podtrzymane. Na nic się zdają prokuratorskie przemówienia. Niektórzy komentatorzy zarzucają Hiobowi zbyt energiczne riposty. Brak mu pokory, a przyjaciele mają rację, kiedy się oburzają. Zarzut taki świadczy o całkowitym niezrozumieniu natury tego sporu. Żeby zrozumieć gniew Hioba, należy go umieścić w jego własnym kontekście w kontekście określonym przez samego Hioba. Hiob nie mówi, że nigdy nie zgrzeszył, mówi, że nie uczynił nic takiego, aby zasłużyć na tak ostateczne potępienie. Jeszcze wczoraj uważano go za nieomylnego, traktowano jak świętego, dziś wszyscy go poniżają. To nie on się zmienił, to ludzie wokół niego. Hiob, którego wszyscy nienawidzą. Nie może tak krańcowo różnić się od Hioba, którego wszyscy czcili. Hiob z dialogów nie jest pospolitym nowobogackim, zwykłym, prywatnym człowiekiem, który popadłszy w stan krańcowego ubóstwa po okresie świetności, postanawia rozmyślać w kręgach przyjaciół nad przymiotami Boga oraz nad metafizyką zła. Hiob z dialogów nie jest Hiobem z prologu, to wielki przywódca, najpierw powszechnie ceniony, a potem nagle wzgardzony. O, któż to da, żebym był jak w miesiącach dawnych, gdy stopy moje kąpały się w śmietanie, a skała wylewała na mnie potoki oliwy. Widzieli mnie młodzi i rozstępowali się, a starzy. Podniósłszy się, stali. Książęta wstrzymywali swoje mowy i dłoń kładli na ustach. Głos dostojników milkł i język przylegał im do podniebienia. Błogosławieństwo ginącego zstępowało na mnie i serce wdowy przeze mnie śpiewało z radości. W sprawiedliwość oblekałem się i odziewała mnie prawość. Była dla mnie szatą i ubraniem. Oczami byłem ślepemu, nogami byłem choremu, ojcem byłem dla wszystkich w potrzebie i sprawę nieznajomego badałem. Kruszyłem szczęki krzywdziciela i z jego zębów wydzierałem zdobycz. Słuchano mnie i czekano, milcząc wyglądano mojej rady. Kiedy przemówiłem, nikt nie odpowiadał. Kroplami spadały na nich moje słowa. Czekali na mnie jak na deszcz. Otwierali usta jak na wiosenną ulewę. Uśmiechałem się do nich i ledwo mogłem wierzyć. Jasności mego oblicza nie zdołali zaćmić. Wybierałem dla nich drogę i zasiadałem pierwszy. Przebywałem jak król między wojskami, jak ten, kto zasmuconych pociesza. 29, od 2 do 25 wersetu Zanim stał się kozłem ofiarnym, Hiob przeżył okres popularności tak niezwykłej, że graniczącej z idolatrią. Jak wynika z cytowanego wyżej fragmentu, prolog jest tu całkowicie niestosowny. Gdyby Hiob rzeczywiście utracił swoje stada i dzieci, wspomnienia świetnej przeszłości byłyby idealną okazją, aby wspomnieć również o tak wielkiej stracie. Otóż nie ma o niej mowy. Kontrast między teraźniejszością a przeszłością nie polega na zapadnięciu w biedę po okresie dostatku, ze zdrowia w chorobę, ale z łask w niełaskę tego samego ludu. Dialogi nie mówią o dramacie czysto osobistym, o jakimś wydarzeniu z kroniki wypadków, ale o postawie całej społeczności wobec kogoś, w rodzaju męża stanu po załamaniu się jego kariery. Jakkolwiek wątpliwe byłyby skierowane przeciwko Hiobowi oskarżenia, są one objawieniem fenomenu kozła ofiarnego. Dotyczą zwłaszcza nadużycia władzy co zazwyczaj zarzuca się obalonemu władcy i to właśnie takiego, jakiego nie mógłby popełnić zwykły obszarnik, nawet tak bogaty, jak się tu sugeruje. Hiob przypomina raczej tyrana greckiego miasta-państwa. Dlaczego, pyta go Elifas Wszechmogący, odwrócił się od ciebie? Czy dla bogobojności twojej ciebie karci... Wstępuje z Tobą w rozprawę? Czy Twoje zło nie jest wielkie? Gdzież koniec Twoim przewinieniom? Gdyż brałeś zastaw od swoich braci za nic, z szat odzierałeś półnagich, nie dawałeś wody znużonemu i głodnemu, odmawiałeś chleba. Człowiekowi twardej ręki dana Ziemia, rozpaloszył się i mieszka na niej. Wdowy odprawiałeś z pustymi rękoma i złamane były ramiona sierot. 22 rozdział od 4 do 9 wersetu. Współczesny czytelnik chętnie zaakceptuje punkt widzenia prologu, bowiem przypomina on nasz świat, albo co najmniej nasze o nim wyobrażenia. Szczęście, mianowicie polega na posiadaniu coraz większej ilości rzeczy. I nie zapadaniu nigdy na żadne choroby, na nieustających radościach konsumeryzmu. Natomiast w dialogach liczą się tylko stosunki między Hiobem a wspólnotą. Hiob przedstawia czas swego triumfu jako jesień swego życia, inaczej mówiąc, jako porę roku poprzedzającą nagłe nadejście mroźnej zimy prześladowania. Jest bardzo prawdopodobne, że czas niełaski trwa od niedawna i że nastąpił niespodziewanie. Najwyższe uwielbienie musiało nagle przekształcić się w najwyższą odrazę. Natomiast Hiob, jak się wydaje, do ostatniej chwili nie podejrzewał, że szykuje się tego typu zmiana, bo ucho, które mnie słyszało, błogosławiło mnie. I oko, które mnie widziało, życzyło mi dobrze. Bo ratowałem ubogiego, kiedy wołał, i sierotę nie mającego pomocy. I mówiłem sobie: umrę w moim gnieździe, i jak piasku moich dni na mnożę. Z moimi korzeniami rozpostartymi nad wodą i rosą nocującą na moich gałęziach. Z moją chwałą ciągle świeżą przy mnie. I moim łukiem zawsze tęgim w ręku. 29, 11 12, werset oraz 18 do 20. Tajemnica Hioba jawi się w kontekście, który jej nie tłumaczy, lecz pozwala lepiej ją umiejscowić. Kozioł ofiarny jest obalonym idolem. Wspinanie się i upadek wiążą się ze sobą. Dobrze wiemy, że krańcowości stykają się ze sobą. Nie można ich interpretować oddzielnie. Jednak pierwszego nie można traktować jako przyczyny drugiego. Domyślamy się tu jakiegoś zjawiska społecznego, słabo zdefiniowanego, ale całkowicie realnego, o przebiegu niepewnym, lecz przewidywalnym. Jedyną wspólną cechą tych dwóch okresów jest jednomyślność Wspólnoty: najpierw w adoracji, później w potępieniu. Hiob jest ofiarą całkowitego i nagłego odwrócenia opinii publicznej, ewidentnie niestałej, kapryśnej, dalekiej od jakiegokolwiek umiarkowania. Hiob nie wydaje się bardziej odpowiedzialny za tę zmianę postawy tłumu niż Jezus za bardzo podobną zmianę. Z niedzieli palmowej na piątek męki. Żeby zaistniała taka jednomyślność działająca kolejno w odwrotnych kierunkach, musi za każdym razem zadziałać mimetyzm tłumu. Członkowie wspólnoty wzajemnie na siebie wpływają, naśladują jedni drugich. Najpierw w fanatycznym uwielbieniu, następnie w jeszcze bardziej fanatycznej wrogości. Koniec rozdziału drugiego: Hiob idolem swojego ludu.